Hej, zapraszam Was dzisiaj na film o włosowych fejlach na TikToku. Tutaj osoba zrobiła już kompilację, oczywiście znajdziecie link do tego komentowanego filmu, bo ktoś pracę zrobił, że wszystko to znalazł i skleił, więc tam też możecie wbić sobie po więcej takich kompilacji. No a dzisiaj właśnie weźmiemy na tapet tę kompilację z właśnie tego kanału Hatuszki. I sobie zobaczymy, co wymyślili ludzie na TikToku. Oczywiście możecie wbijać też na mojego TikToka i być może o jakichś fejlach włosowych też tam kiedyś moich opowiem, bo oczywiście były, więc absolutnie nie chcę tutaj śmiać się z tych osób, a jedynie skomentować, co mogło pójść lepiej. Być może jakieś fejli można by uniknąć, także nie przedłużajmy, zaczynamy. A jeszcze tylko jedno Wam powiem, już były komentowane TikToki na kanale, znajdziecie linki do poprzednich komentarzy TikToków w opisie tego filmu. No dobra, tutaj mamy, tu mamy, słuchajcie, nie wiem jeszcze co, ale widziałam jakąś siatkę z biedry. Siatka z biedry, dziwna rzecz na głowie, okej, nie wiem nawet co to było, chyba to były rozjaśnione włosy, na które polano farbę i tyle. Dobra, okej. No to teraz mamy włosy ścięte i teraz osoba chciała sobie pofarbować na pastelowy różowy. No i fajnie, poczekajcie, może nawet jeszcze zrobię trochę większy ekran. O, super, będzie lepiej widać. Na pastelowo. Okej, miało być pastelowo, wyszło pomarańczowo. Powiem tak, rozumiem rozczarowanie. Mi się podoba oczywiście ten kolor różowy, który wyszedł, ale myślę, że to by było do uratowania i myślę, że spokojnie nawet też fryzjer by się spokojnie podjął uratowania tego, czyli rozjaśnienie jeszcze raz trochę i po prostu zrobienie tego właściwą mieszanką, być może jakąś bardziej rozbieloną, a nie taką intensywną albo krócej przytrzymane, czy coś takiego. Generalnie do uratowania nie powiedziałabym, żeby to był jakiś super fail. Okej, rozjaśnianko. Rozjaśnianie to po prostu jest inna kategoria, to jest taki ósmy krąg piekła TikToka, rozjaśnianie włosów. I później mają być różowe, słuchajcie. W ogóle to jest chyba farba, którą ja testowałam tutaj. Kolor wyszedł super. Testowałam, pokazując Wam test farby na kłaku. Taki był film, jak sprawdzić, jaki kolor da farba na Waszym oryginalnym kolorze włosów. I u niej wyszło to fajnie. Jedyne co, to się martwi o tę grzywkę, że jest taka pourywana, ale może to tak już było. No nie wiem. Czy to jest fail? Jeśli to jest urwane, to jest fail, ale sam kolor wyszedł ok. Tutaj wygląda, jakby za długo był przetrzymany ten rozjaśniacz. Ale generalnie, no jakby też do uratowania jest ta sytuacja, moim zdaniem. W sensie do ogrania. Ale rozumiem, że tutaj spaliłeś te włosy. No dobra, trudno, jakby odrosną, wiadomo. Ha, to chyba miało być to pierwsze, to miało być mózg. Jakby, what the... O co chodzi tu? Nie, to mi... Okej, to właśnie, to jest moja reakcja mniej więcej. Biedne dziecko. Uch, ile tego? Och, rozjaśniacz, idzie! Dzieciak już wie, co się święci, że to będzie grubo. No mocno ten rozjaśniacz skoncentrowany. O nie, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie robisz sobie tego tylko biednemu dziecku? Ile te włosy czasu rosły? Jeśli to były prawdziwe włosy. Może to nie były prawdziwe włosy, może to jest jakiś fake. Biedne dziecko. Nie wiem, zawsze mnie jakoś tak odrzuca, słuchajcie. Tu w ogóle są jakieś tam dziwne reklamy. Odrzuca mnie, kiedy ludzie robią dzieciom takie rzeczy. Bo kiedy sami sobie robią, to spoko, jakby wyjdzie lepiej, gorzej, ale no samemu sobie robisz i jakby też się liczysz z konsekwencjami. A tutaj no w sumie jest biedne dziecko, dajcie mu spokój, kurczę, a nie jeszcze rozjaśniaczem i tak dalej. No to nie jest jakiś tam, że woda i nie wiem, nawet henowanie włosów w dziecku dla mnie jest takie trochę na granicy, chociaż to nie szkodzi, a wręcz przeciwnie. No ale mimo wszystko, wiecie o co chodzi, no dziecko niech sobie dorośnie i samo zdecyduje i wtedy to z kolei nie róbmy w drugą stronę, że o, nie możesz sobie pofarbować, bo nie wiem, bo sobie coś tam wymyśliłam, ja, twój rodzic, który nie ma nic do gadania w tym temacie, więc wtedy jest już odwrotnie i to jest takie moje stanowisko. Dobra, tutaj mamy fajny kolor, ten, który jest teraz, ale rozumiem, że tutaj jakaś zmiana zajdzie, jest odrost. No ciekawa jestem, jaka zmiana, bo ten taka pomarańczka bardzo, bardzo fajna.
Aha, to już koniec tego faila? W sensie, że te włosy były spalone? Nie wiem, mi się one wyglądały jakby chciały się kręcić i jakby wydobyć skręt, to by od razu jakby nabrały życia, czy tam trochę emolientów, olejowanka. No czasem te faile dla mnie są takie niefailowe. Dobra, tu mamy rozjaśnianie i ta folia. Ja do tej folii nie jestem przekonana, jakby wiem, że to bardziej fryzjerzy się zajmują takim rozjaśnianiem z tą folią i tak dalej. I wiem, że to też służy często do przyspieszenia procesu, ale wolę, żeby jakby mniej się włosy rozjaśniły, czy wolniej, niż żeby je usmażyć. I tutaj jakby to odpadło, to bym się nie zdziwiła, bo ten poziom rozjaśnienia jest kosmiczny. Chociaż te włosy są tak żółte, że w porównaniu z tym czarnym, który jest dalej, wygląda to ciekawie, tak pszczelo. Ojejku. O, a teraz jest tonowanie. No i tutaj coś wyszło nie do końca. Już mu zostawiła chyba takie żółte, bo przynajmniej no, fajnie pasowały. A te to są już odpadające, widać to. Okej, okay, teraz fiolet powinien trochę wypełnić, tylko oczywiście będzie to wypłukiwać jak wściekłe. I efekt, no, jest jaki jest, odpadnięte włosy i tak dalej, odrosną, wiadomo. Coś jest z tym trendem, że z przodu właśnie jest ten inny kolor. Nawet powiem Wam, że ja bym sama się pokusiła o tutaj te pejsiki i grzywkę w jakimś kosmicznym kolorze, bo to tak szybko odrasta, że w ogóle by mi nie było szkoda tej części włosów. Powiem Wam, że może po operacji i jak będę miała trochę jakby więcej fantazji do robienia czegoś ze swoją twarzą i w ogóle jakiegoś szeroko pojętym imidżem, niewykluczone, że w ogóle sama nie zrobię czegoś takiego, bo zawsze mi się coś takiego podobało. Ja niestety zawsze starałam się być takim pseudogrzecznym dzieckiem, więc w szkole na pewno bym czegoś takiego nie zrobiła, bo o, nie wolno, coś tam i tak dalej. Ale teraz, kurczę, no jakby już jestem stara, więc mogę sobie robić co chcę. Także taka różowa grzywka, fajna. Kiedyś były też takie rzeczy, jak ja właśnie byłam w okolicach gimnazjum, kiedy jeszcze takowe były. Była modna różowa grzywka, wiele osób miało i w ogóle jak ktoś miał tę różową grzywkę, no to był taki szał, że ojejku, a ta osoba może, a ja nie mogę nic zrobić, więc zazdro. No, także widzicie, jaka nostalgia tutaj uderza na TikToku. W ogóle to wszystko teraz wraca, więc ja się czuję, jakbym była w gimnazjum na tym TikToku. Nie tylko wiekowo, tylko naprawdę te trendy już były. Ja je jeszcze pamiętam. Okej, okay. No kolor tu wyszedł spoko, ale widzę, że kondycja to nie jest za dobra. Łomatko, tutaj to. Tutaj z zabezpieczaniem nie wyszło. Ja rozumiem, jak ja hennuję włosy, to też mam wszędzie henne na całej twarzy i plecach, ale przy farbie to już trochę jest nieprzyjemne. Tutaj co? No, kręcone włosy. Wydobądźmy ten skręt, zobaczmy, co się stanie, bo na razie no okej, okay, odpadają. Kołtun. No to tutaj by trzeba było nawalić silikonów i spróbować po prostu palcami to rozplątać. Absolutnie tutaj nie szarpać, nie próbować zbyt silnie z tym działać. No i obcinanie. Nie, to się dałoby rozplątać. Wiecie, to był jedyny moment, kiedy właśnie nie zrobiłam zdjęcia, bo byłam tak wkurzona. To było, kiedy Mateusz wleciał mi dronem. Takim malutkim wprawdzie, no mniej więcej ten dron był takiej wielkości jak ten aparat. I wpadł mi we włosy i się po prostu wkręcił. I dosłownie w te, tak jakby silniki się powkręcały włosy. I one wyglądały mniej więcej tak. Były po prostu skołtunione w takiego dreada i ten dread był jeszcze wkręcony. I owszem, no, powyrywałam sobie ileś tam włosów i mam takie, jestem w stanie czasem znaleźć taki, o, na przykład widzicie, tu jest takie pasemko urwane, o, to jeszcze pamiętam na przykład tego drona, więc przez to mam takie wychapane trochę włosy na długości, ale też się nie przejmuję jakoś strasznie, no dobra, trudno, no wkurzyłam się wtedy, ale było, no wypadek, tak się zdarzają wypadki, więc po tym dronie to była z godzina wyplątywania tych włosów z silnika, no ale naprawdę się udało, jakbym sobie ścięła te włosy, to by było o wiele gorzej, tak moim zdaniem, dałoby się z tego wyjść, a nie robić tego. Okej, okay. I tutaj takie dziewczyna miała włosy piękne, czarne, naturalne, no i zdecydowała się dzień przed balem, powiedzmy tam studniówką, sobie je rozjaśnić. Były po prostu cudne, ale rozumiem też to, więc to nie jest tak, że krytykuję, że ojejku, jaki ktoś jest głupi. O nie, u fryzjera i to pokazała, to też nie jest piękne.
Jakby możecie powiedzieć, że o wow, jakby piękne zdjęcie, piękne włosy, ale ja wiem, że te włosy są tutaj odpowiednio ułożone i po pierwszym myciu one już tak nie wyglądają. Po pierwszym myciu to one wyglądają jak takie typowe, nieudane, domowe ombre, bo tego typu ombre, to jest moje prywatne zdanie, nigdy nie wygląda dobrze i zawsze wygląda po prostu na zniszczone, jakby spalone włosy. No i co wyszło? Dokładnie właśnie to. Jakby to zawinąć, powywijać, to by było dokładnie tak jak na pokazanym zdjęciu. Naprawdę, ja nie widzę tutaj dużej różnicy. Nie widzę tutaj dużej różnicy. Moim zdaniem została wykonana robota jak najbardziej tak samo jak było pokazany wzór. Tylko problem jest z samym tym zamysłem, więc to w ogóle powinno być nielegalne, tego typu ombre. Okej, okay, tutaj spalone włosy. Ja miałam takie włosy też, więc jakby, wiecie, nic, że tak powiem, ja się nie przerażam, bo coś takiego dokładnie nie było. Ale myślę, że dobra decyzja. No i też uważam, że krótkie włosy wielu osobom pasują, więc czemu by nie. Okej, okay, tu mamy znowu jakieś chyba rozjaśnianko poleci. Paddle brush, widzę, że no, tu włosu majączka jakaś mieszka. O nie, czy on robi to samo, co ja zrobiłam? Rozcinanie szczotki? Nie? Czekajcie, bo ja ostatnio nie. Co on robi? O nie! Czy on nie rozjaśnił te włosy? Dlaczego takie szarpanie i kręcone włosy rozczesane na sucho? Okej. Okay. O nie! O nie! Nie! I te włosy nie są zniszczone. Na przykład te włosy to są typowe rozczesane loki. Jeśli wasze włosy tak wyglądają po rozczesaniu, to wiecie co. No nie, babka nie chce, takie, nie lubię takich filmów, w ogóle zawsze się czuję jakoś tak niekomfortowo. Więc tutaj nie propsuję. Nie, kompletnie do mnie nie przemówił ten TikTok. Tutaj w ogóle coś widzę ze skórą głowy nie do końca, jakby takie były miejsca, ja bym się zainteresowała, co tam się działo na czubku głowy. No ale tutaj co, folia... Tutaj też jakaś czerwona skóra, nie wiem, no nie wiem, jakoś mam taką obawę dość mocną, co tutaj się wydarzyło. Ojej. I co? Nie wiem. Czy włosy w tym takim stadium połowicznym rozjaśniania mogą wyglądać tak dziwnie właśnie żółto, rudo i tak dalej? No i tutaj ostateczny efekt, nie jest to złe, jak walnęłabym oczywiście na to tonę henny i to by doszło do siebie, ale ta struktura, no nie wiem, one też wyglądają mi nakręcone. Tutaj taka fryzura, to na moje mocno wczesne lata dzieciństwa. Nie lubię, jak nie ma napisów na TikToku, bo nie wiem, o co chodzi. Ale no grzybek tutaj taki typowy wyszedł. Myślę, że da się to jakoś fajnie ułożyć właśnie tylko z jakimiś stylizatorami, bo jak te włosy są bez stylizatora, to będzie taki efekt grzyba. Okej, okay, tutaj co? No niebieskie z przodu. Myślę, że nie do rozjaśnienia właśnie, to jest ten problem. A okej, okay, czy tutaj jakieś zawijanko? Tak, tutaj chyba takie typowe papiloty. W ogóle słuchajcie, jak są te mega modne, te jedwabne jakby pałki, co się tak zakłada i zawija i wychodzą ten. Być może niedługo będziecie mogli zobaczyć na moich włosach, jaki jest tego efekt. Tylko to jeszcze za jakiś czas, jakby kompletnie nie mam pojęcia, w jakim tutaj momencie to wrzucam. Czy już to przetestowałam, czy dopiero przetestuję. To tak wygląda umiarkowanie słabo. Nie wiem, czy to... lepiej na skarpetkę, po prostu wiecie, o skarpetkę i tą skarpetkę nakładamy i by wyszło fajnie. A tak to dużo roboty, a efekt pewnie może być taką trochę kupą. Zobaczmy. No dobra, dawajcie już mi efekty tu. Te włosy to też mają... O, okej, śmiesznie wyszło. Nie, to wyszło śmiesznie, także nawet bym tak wyszła na zewnątrz, bo fajnie. Dobra, to coś z tą grzywką, to podcinanie grzywki zazwyczaj nie wychodzi, ale wiem, no nie jest prosto podciąć grzywkę. Ta grzywka by była do ułożenia, tylko trzeba by ją jakoś zmoczyć i dałoby się tutaj coś
pokombinować. Ja bym tutaj ciachnęła troszeczkę, tutaj przerzedziła delikatnie. Sama zresztą swoją grzywkę ścinam i jest spoko. Tylko tutaj chyba te włosy się chcą kręcić. Czy coś z nimi jest nie tak generalnie? I dlatego też one mogą tak się układać, ponieważ są naturalnie bardziej falowane. Dobra, dajcie mnie kolejnego. No dobra, odrośnie, będzie git. Okej, znowu jakby właśnie cętki, mózg, mam nadzieję tylko dziecka swojego nie farbuj. Czy ty jesteś znowu tym człowiekiem od dziecka? Proszę, zostaw to dziecko w spokoju. Co ci ono zawiniło? No dobra, rozjaśniacz. Oksy, i lecimy z koksem, tylko błagam, nałóż na siebie. Znowu idzie, boję się do tego dziecka, biednego. Och, nie, do kobity idzie. Zostaw ją w spokoju. Nie wiem. I ta folia. Jakoś ta folia mnie nie przekonuje. Chyba, że jakby jest używana, żeby włosy na niej leżały. Ale to też mi się wydaje, że już się tego nie robi. Jakby nie robi się takiej super sauny z rozjaśniaczem. No dobra, dajcie efekt. O, no i mamy właśnie upieczone włosy w folii. W folii to sobie można upiec warzywa, kurczaka. Nie pieczmy włosów w folii. Nie chcę kolejnych faili. To kolejne faile już na kolejny odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy może macie włosowego TikToka. Słuchajcie, pod pierwszym komentarzem możecie wrzucać swoje włosowe TikToki, bo wciąż ja tam nie wszystkich wychwyciłam, tylko tam niektórych już zaobserwowałam, bo nie jest nas tak dużo na TikToku polskim. Na zagranicznym jest dużo i też będę omawiać na pewno takie sposoby bardziej na porost, jakieś porady włosowe, bo też są. Także bardzo dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie albo zostawcie komentarz, ten słynny dla zasięgu, ale oczywiście jak macie coś do napisania, wiecie, w temacie filmu, na przykład tego właśnie rozjaśniania, może jesteście na bieżąco, czy faktycznie jakby teraz dalej się tak robi, bo nie wydaje mi się. Już mi się wydaje, że to jest pieśń przeszłości, a niektórzy fryzjerzy dalej te włosy pieką i jest dramat. Albo to jest jakiś pseudofryzjer, w ogóle kto to jest, nie wiem. Linki do tych ludzi znajdziecie w opisie, właśnie te ich niki z TikToka, więc też możecie ich sobie spokojnie znaleźć. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!